Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, który jest pierwszym tygodniem lipca, miesiąca bardzo gorącego, ale też często deszczowego i burzowego. I jest to miesiąc, w którym nadal mamy wiele zajęć w ogrodzie. Nadal możemy siać, sadzić i przeprowadzać zbiory. Do tego dbać o porządek, odchwaszczanie, ogławianie, przycinanie i zdrowie naszych roślin. O tej porze w warzywniku wysiewać można jeszcze fasolkę szparagową, letnie odmiany sałaty i rzodkiewek, cykorię, rukolę i rokietę siewną, kalarepę, brokuły, kapustę pak choi, kapustę pekińską, koper, pietruszkę naciową, bazylię, cukinię i ogórki na późny zbiór. Dbamy też o te rośliny, które rosną już na grządkach i zbieramy te, które już dojrzały. Sezon ogórkowy już trwa. Niedługo zacznie się też sezon pomidorowy. Zbieramy również zioła, między innymi miętę, melisę, tymianek, oregano czy majeranek, koper i bazylię. Oczyszczamy je i spożywamy na bieżąco lub suszymy. Nie jest jeszcze za późno, żeby założyć zielnik w ogrodzie lub na balkonie czy tarasie. Najszybciej zrobimy to kupując gotowe sadzonki wybranych gatunków w sklepie ogrodniczym. Zioła to cudowna grupa roślin, które przydadzą nam się w kuchni, w łazience i domowej ziołowej apteczce. Do grupy ziół, a także roślin ozdobnych zaliczamy wspaniałą lawendę, która na przełomie czerwca i lipca cudownie kwitnie i której kwiatostany możemy teraz ścinać i suszyć, a następnie wykorzystywać jako element suchych bukietów, zapach do szafy, element domowych kosmetyków lub przyprawę do różnego typu potraw. Kto chciałby uprawiać lawendę, a jeszcze jej nie ma, też może nabyć o tej porze gotowe sadzonki i posadzić je na rabacie w ogrodzie lub w zewnętrznej donicy. Na rabatach w szczególny sposób warto zadbać teraz o hortensje. Gdy są upały, pamiętajmy o ich podlewaniu, bo przy niedoborze wody ich okazałe kwiatostany zaczynają więdnąć. Po burzach mogą wymagać podpór. Warto je też ponownie odżywić. Więcej na ten temat będzie mowa w najbliższym filmie z cyklu Ogród Ozdobny. Już teraz serdecznie zapraszam. Cały czas dbamy też o rośliny balkonowe i tarasowe. Obrywamy ich przykwitnięte kwiaty, podlewamy je i nawozimy. Problem może pojawić się wtedy, kiedy planujemy wakacyjny wyjazd i nie mamy kogo poprosić o pomoc w opiece nad tymi roślinami. Wtedy pomocny może się okazać hydrożel z nawozem, który zwiększa zdolność podłoża do magazynowania wody, ponadto poprawia właściwości gleby, napowietrza ją i spulchnia oraz odżywia rośliny. Można go zastosować już podczas sadzenia, a także dosypać do już rosnących w donicach kompozycji i wymieszać delikatnie z ziemią. Zresztą można go stosować nie tylko w przypadku roślin doniczkowych, ale także w przypadku roślin rosnących na rabatach, zwłaszcza jeżeli są one wrażliwe na niedobory wody i mają płytki system korzeniowy oraz w przypadku trawnika. Dawkowanie w przypadku roślin rosnących w donicach to około 5 g na 1 litr ziemi. W lipcu często musimy sięgnąć też po sekator lub nożyce do żywopłotu, czy piłę lub pilarkę akumulatorową, ponieważ rośliny okrywowe, drzewa, krzewy i żywopłoty mogą wymagać o tej porze przycięcia pierwszego lub kolejnego. W lipcu bez obaw możemy przycinać rośliny, które tego potrzebują, zarówno liściaste, jak i iglaste. Możemy to robić kosmetycznie, obcinając pojedyncze gałęzie czy pilnując, by rośliny nie zarastały ścieżek lub mocniej, formując wybrane rośliny w wybrane kształty, czy nadając te kształty szpalerem żywopłotów. Cięcie większości gatunków kończymy mniej więcej w połowie sierpnia, żeby miały one czas się zabliźnić i spokojnie zregenerować przed zimą oraz wejść w stan spoczynku. Ale zanim ta zima nadejdzie, cieszmy się latem. Życzymy wspaniałego tygodnia i zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.